Magbany, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wojny na Północy i chyba odnaleźliśmy właśnie krasnoludy, których szukaliśmy. Okej. Klucz był w broni. Okej. Okej, okay, leci mi pomóc. Okej. Okay. Jakby co? Udało mi się raz już zlamić tutaj. Dobra. Teraz siadam tutaj i będę starała się oszczeliwać ich. Jakoś. Trzeba kosić orków, którzy idą. Znaczy, bo chciałem walczyć po prostu tam i... Tak jednak to było za dużo troszkę. Ich. Źle postąpiłam. Trzeba ich trafiać zanim podejdą, bo ci urukowie są potężni. Właśnie, goblin to tam jakoś sobie zginął. Ale uruku trzeba kasować od razu. Kurde, traf! Dziękuję. Zaraz więcej biegnie. Kurde, Nordin, weź to ogarnij szybko. W miarę. On tutaj taki postumen wysuwa. Dobra. Z goblinami powinni sobie radzić moi towarzysze. Najgorsi są właśnie ci urkowie z dwoma mieczami. Kurde, gin! Dziękuję. Kurde. Okej. Okay. A ja mam tylko jedną kuszę, a oni po prostu biegną setkami. No nie setkami, dziesiątkami, no wiem, że przesadzam, ale... Taka lekka dramatyzacja się przydaje, zwłaszcza kiedy nie mogę ich zabić. Dobra. Tak, łucznicy, kto jeszcze? Pewnie będą zaraz łucznicy, urukowie i jeszcze pół innej armii. Dobra. Jakoś idzie. Tamtego skosiłem zanim wbiegł. Jeju, ci duzi. Fuck. Umrzyj. Trafiłam? Chyba tak. Dobra. Mam nadzieję, że nam się uda tutaj. Taka misja... dosyć niestety nudna będzie, ponieważ tylko stoję i strzelam z tej... balisty. Do nadciągających orków. Kurde, trafić nie mogę. Kurde. Ej, serio. No, jeszcze ta machina ma taki mały zasięg. Nie, to jest wybitnie... mapa na dwie osoby. Okej. Dobra, rozumiem, że mam dalej strzelać. Hmm.
Tak, to samobójstwo. Dobrze, mam balistę. Szkoda, że druga nie jest obsadzona. Dobra, jeden padł. Aha, a teraz biegnie jeszcze dwóch. Zajebiście. Nie, to jest wyraźnie nie misja na jedną osobę. Są dwie machiny i liczba orków, która tutaj biegnie, jest stanowczo, żeby co najmniej dwie osoby ogarniały machinę, a ja gram sama. To jest do dupy. Nie, dlatego nie lubię gier nastawionych na koopa z niby możliwością grania w pojedynkę, bo tak to się potem kończy, że po prostu... No. Jeden gracz, któryś nic nie jest w stanie ogarnąć, bo misja zaplanowała na dwie osoby. Co najmniej. Trafić kurwa nie mogę. Czemu urwałem głowę tym? Jeszcze go dobiję. No i nie za bardzo wiesz, nie mogę w tamtą stronę patrzeć. Tak go zdejmę. Dobra. O. Oho. Trochę przynajmniej łatwo trafić. To powoduje, że są łatwe. Po prostu łatwo jest kosić. No, choć i tak w niej nie trafiam. Dobra, myślę, że jak taki troll dojdzie do nich, to może to się źle skończyć. Dla nas wszystkich. O. A! Trzeba ich wystrzelać teraz. Okej. Mam nadzieję, że nie ma Friendly Fire'a. Jeju, troll! Nie zauważyłam! No i mówiłam, to dlatego misja nie jest kompletnie na dwie osoby tu. Nie jest na jedną osobę. Jeśli ona się okaże, że... Nie, do dupy. Jeszcze sama zostałam teraz. O, cześć! Dobra, przynajmniej idą do mnie. To jest dobrego. A tamta dwójka jeszcze ma dużo życia. Może uda mi się pokonać trolla i uleczyć moich towarzyszy, którzy już idą do mnie. Tak. Okej. Udało się? Just as we hoped. You knew this was going to happen? It's what we came here for. We had to strike this blow if our people are to survive. I'm heartily sorry for getting all of you killed as well. I don't think we need to worry about death just yet. Look! Durin's beard! No tak, orły.
O, dobra. Nie lubię takich misji. Wyraźnie, ale dobra, kontynuujmy. Bardzo nie lubię takich misji. Why did you lead your warriors against Mount Gundabad? We keep a careful watch on the orcs in the mountains. When we saw them gathering in large numbers at Gundabad, we had reason to believe they were preparing to move against us here. We didn't like our chances against that many orcs, but we knew about the hidden weapon at Gundabad, so Notri and I led a small force there to use it against them. Okej. Samobójcza misja? Broń, której użyliście, no to tutaj po prostu, no wiadomo mniej więcej o co chodzi, ale okej. Okej. Do you think the orcs will follow us here to Nordenburg? Escaping on eagles like we did will throw them off the trail a bit, but it won't be long before they realize it was a group of dwarves that hit them first, and that'll get them thinking about us here. It's not like they're not thinking about Nordenburg anyway, but I'll let Goran tell you more about that. Okej. Kim ty jesteś? Daleko. What can you tell me about your lord? Gorin's a great leader. He'd have to be to hold Nordenburg together for so long, surrounded by enemies and starved for basic necessities as we are. There's not a dwarf here who wouldn't lay down his life for him. Mm-hmm. We would be pleased to speak with Lord Gorin. Just make your way past the door as you see yonder and you'll find him within. The guards have been instructed to let you pass. Okej. Dobra, tam się przejście otworzyło. Nie mogę atakować beczek. Fuck. Dobra, czyli chwila. Mapa. Tutaj jesteśmy.
No dobrze. A co tu mamy, bo to mnie interesuje, zbadaj. To znaczy krasnoludzka twierdza, to akurat nic specjalnie dziwnego. W sumie racja. Chodźmy. Balisty, ale fajnie to jest zrobione. Ciekawe jest, czy będziemy musieli się bronić tutaj. Kiedyś. Zobaczymy. Przejdźmy. Długobrodzi. O, tutaj będzie właśnie... tutaj powie o jednym z szczepów właśnie krasnoludzkich. No właśnie. No, pozwoliliście mu żyć, no, poseł. Jednak, czego chciał, gdzie teraz jest, czego chciał. Pewnie smoki. Ale dobra, dlaczego Nordenbad? Little hope of resisting him.
Perhaps the best course would be to destroy this dragon before Agendower sends him against us. Well, destroy Urghast? If only it were that simple. The attack on Gundabad would be a peaceful stroll around the lake in comparison. If it were so easy to slay dragons, there would be many more dwarves still dwelling in these mountains. Urghast has never taken notice of us before. We rather hoped it would stay that way. They say it does not pay to leave a live dragon out of your calculations if you live near one. And we cannot allow Agendar to gain such a powerful ally. Agreed. Where can we find Urghast? You do not lack for courage, I will grant you. Yet we know not where the dragon dwells. No dwarf has discovered his lair and lived to tell of it. Perhaps Radagast knows this secret, or can discover it. Seems there is little that happens in Wilderland that escapes his notice. Drodziej! Who is Radagast? Radagast the Brow. He is a wizard, a master of birds and beasts. He keeps to himself mostly, but he's a decent enough sort. As long as you mean no harm to the wild creatures he befriends. He dwells within the forest of Mirkwood, away to the south. Perhaps your companion Belarang would know where to find him, for it is said that Radagast is a friend to the Lord of Eagles himself. Much as I'd like to avoid Mirkwood, seems like it'd be worth our time to speak to this wizard. Indeed. But before you set out, please accept a token of our gratitude. Seek out my steward Galar. I've instructed him to open our vaults to you. I believe you may find something within that will be of service in the days ahead. No dobra. Czyli co, nowa broń będzie? No cóż. Dobra, w takim razie na początek pogadajmy z Galarem. Najpierw zobaczmy, czy mam coś do sprzedania. Ten hełm mogę sprzedać. Tutaj. Właściwie ten pancerz. Tutaj rękawice. Właściwie tak. Ten łuk. Właściwie. A zostawmy na zapas łuków, aż tak dużo nie zbieram, by się ich szybko pozbywać. tutaj nic, skup. Pancerz, czy masz jakiś pancerz ciekawy? Nie. Masz to. Kaftan kolczy długobrodego, tylko 21-2000. Mogę sobie wziąć. Dobra. Bym ogarnął nowy pancerz od razu. Sporo lepszy. Mówiłem tak samo, ale okej. Przydał mi się kowal. Jest kowal. Potrzebuję napraw. Teraz się wykosztuję na to. Nad dużo, ale okej. Spoko. Tutaj to, to i to. W porządku. Ekwipunek gotowy. Tutaj jeszcze sobie ogarnę. Nowy zadań, wdzięczność Gorina. O, wait.
No tak, z Galarem mam porozmawiać, to wracam do niego. Szczegóły, coś taki zdenerwowany. Już to robisz. Gory mi przysłał. Nagroda od Galara. Dobra. Zobaczmy. Półpancerz Buriego. Ten pancerz nie wygląda jakoś wspaniale, jest mało warty. Teraz tak porównam do mojego pancerza. No jest mniej wart... Chwila, 400 coś. Chwila, serio, buty aż te kosztują? Nie. Ej, te buty muszą być jakieś dziwnie zajebiste, skoro tak dużo warte. No ale pancerz mam nowy dopiero co. Dobra, spróbuję te buty. O, dobra, są lepsze. Wyglądają spoko. Pokaż towary. Kup. Jeszcze bym chciała zobaczyć, czy czegoś ciekawego nie masz. Pancerz już patrzyłam. Tutaj broń sama... Dwuręczna, bo i tak gorsza od mojej. A, tutaj jeszcze krasnoludów mamy. Czy ja mogę zejść tutaj po coś? Czy te hale są po prostu tak, bo są, czy coś z nich będzie? Zaczynam coraz bardziej czuć, że później będzie walka tutaj. A, tu wyjście jest po prostu. Tam możemy opuścić to miejsce. Za chwilę chciałbym zobaczyć, czegoś w drugą stronę jeszcze nie ma. I czy nie mogę z kimś jeszcze pogadać. A, tutaj jadalnia jest. Standardowo lustro. A, więc jeszcze chcę kupić od tamtego typa. Dobra. Wrócimy się jeszcze na chwilę do niego. Bo chcę od niego kupić sobie potionki i strzały, których chyba nie kupiłam. Tak mi się wydaje, że tego nie zrobiłam. Pokaż mi swoje towary. Kup. A nie, kupowałam. Dobra. I sprzedałem ci też wszystko. Tak. Okej. To jeszcze bym zobaczyła, czy mogę się porozmawiać z tutaj synem władcy. Mogę. Tell me about Bruni, the other dwarf who survived Mount Gundabad. Bruni is the captain of our guard, the terror to the orcs of these mountains. He's been my father's best friend since long before I was born, and he taught me how to wield an axe.
and what it means to serve. It sounds as if you have been in Mirkwood before. I've been around it a lot more than in it, and that suits me just fine. I don't care for that wood. Don't know how anyone could. But I've often traveled to the eaves of the forest to trade with the Bjornings who live thereabout. It was on such a trading venture that I happened to meet Radagast. Who are these people, the Bjornings? A hardy folk, and brave, as any who dwell between Mirkwood and the Misty Mountains would need to be. Under their chieftain, Grimbjorn, they've kept the mountain passes and river crossings open, even in these troubled times. But I've heard rumors of war on their borders of late. The high passes may now be closed, at least to those without the benefit of evil wings. Can you tell me more about Radagast? He's an unusual sort, friend to all beasts and birds. To be honest, I don't think he cares much for dwarves, but maybe he just prefers the company of animals. One thing's certain, there are few people with more knowledge of this part of the world. He even spoke of Nordenbad as if it were common knowledge. No, Radagast jest jednym z starych, jest majarem, więc wiedzy ma dużo. No, podejrzewam, że będzie bitwa o te hale potem. A z Gorinem jeszcze mogę pogadać? Okej. Okay. Czyli tyle właściwie. Tutaj nic więcej do zrobienia. Też jakaś brama jest, no mi ciekawi. Ona pewnie z przejściem nad ten, do jakiegoś balkonu nad jeziorem. Tak bardziej. Znaczy do balkonu, raczej żeby zejść po prostu do jeziora samego. Dobra, w takim razie pogadamy jeszcze z przywódcą straży, jeśli mogę. Tak wyszło. Optymista. Denerwowanie. Farewell, Rudy.
Okej. Dobra, no to było na tyle. I tak, ogólnie w tym miejscu podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i zapraszam was do kolejnego odcinka, w którym wyruszę do Radagasta. Tak. Kurczę, ładnie tutaj. Tak nawiasem mówiąc, te góry i w ogóle. Dobra. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z Wojny na Północy. Mark Wayne.